15 dzień listopada, jesteśmy we Wrocławiu przed Halą Stulecia i witamy Was na targach Hall of Games, czyli pierwszej edycji nowego eventu, gamingowego eventu, który pojawia się w, na Dolnym Śląsku, pierwszy raz we Wrocławiu. No i zobaczymy, co tam w środku zaoferują nam wystawcy. Generalnie cały event ma być też w pełni nastawiony na e-sport, mają być profesjonalni gracze, mają być turnieje, między innymi LOLa, więc zobaczymy, co w środku. Zapraszam! Dobra, rozpoczynamy spacerek po Hall of Games. Jest tylko jedna hala, więc prawdopodobnie będzie tylko jeden spacerek, ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Zapraszam, zaczynamy od stanowiska Dying Light. Właściwie od stanowiska Techlandu, który współkooperuje z Komputronikiem, z MSI-em i tak dalej, i tak dalej. Także od razu możemy komentarz na żywo. To jest chyba ten sam level, co na PGA, tak mi się wydaje. Mów, jak się gra? Słucham? No, graj i komentuj, bo cię zabiją. No to generalnie biegam z toporem i robię krwawą ucieczkę z cholera wieczego. Gra zapowiada się bardzo fajnie ze względu na to, że to jest chyba pierwszy survival zombie horror, w którym można w 100% dotrzeć gdzie się chce. Dobra, kontynuujemy spacerek, jest tłum bardzo duży, natomiast my musimy się przez niego przebić. Super partia, cześć. Join the A Players League. Znasz, uwaga, znasz dolnego programistę, poleć go i zgarnij 100 000 dolarów. Ja znam! Przepraszam panią, czy jak ja pani polecę teraz programistę, pani mi zapłaci 1000 dolarów, tak? Nie teraz, po 3 miesiącach. Po 3 miesiącach, jak więc tak, będzie pracował? Okresu próbnego, tak. Trzeba sprawdzić, czy ta osoba się nadaje, czy nie zrezygnuje. Okej. Okay. A ile płacicie jemu? Tak jak jest napisane, płacimy nawet 1000 dolarów netto. Ale nie, ile jemu płacicie, temu programiście? A to zależy od tego, w jakiej firmie będzie pracował. Tutaj mamy... nie wiem, co to jest. Co to jest? Co to jest za miejsce? Grają w FIFA, o, jak się gra w FIFA? No na razie... Czy to jest PES, nie? Przegrywam. Nie, to jest... To jest PES. FIFA. Nie no, PES. EA Sports robi PES. Nie. A, no dobra. No to jak się wam gra w tego PESa? FIFA. No, jak wam się gra? Zobaczcie, bardzo fajnie. Na razie, nie? Na razie się wygrałem, to bardzo fajnie. Macie w domu? Mam tylko kupić. Tylko 14. Aha, okej, okay, czyli przyszedłeś, żeby pograć w 15, żeby zobaczyć, jak to jest i zachęca cię do kupna? No na razie, tak, na razie tak. Ja tak. Czemu tu siedzicie? Czekamy, aż nasz brat i kolega zaczną grać w FIFA. Aha, i co one będziecie robić? Potem będziemy pod scenę. Idziemy pod scenę. Co będziecie robić pod sceną? Czekać na Isa. O, chodź, zobaczymy, jak się gra w ciężarówce. Tutaj patrz, grają. W ciężarówce Buddha Play przyjechała. Buddha Play Game Arena. Jak się gra w ciężarówce? Bardzo fajnie, można sobie pograć w różnego typu gry. W FPS, jakieś MMORPG, we wszystko to się chce. Czyli lubisz ciasne powierzchnie? No, ciasno. No czemu nie? W sensie tak przytulnie. Przytulnie, tak ciepło. Ciepło, przytulnie. Kontynuujemy nasz spacerek po Hall of Games i tutaj mamy nawet stoiska indie, czyli podobnie jak na PGA. Niestety będę się uciekał do porównania do PGA, bo ostatnio były, więc tak. O, zobaczmy, gra mobilna, patrzmy. Dalej, graj i opowiadaj, okay. No. Gra się fajnie. Tutaj pan jest z tej gry, dobrze, pan wystawca, pan twórca, nie, tak, twórca? Tak, jeden. Jeden z wielu, ilu twórców? Osób. Ilu twórcy? 4. Nazywam się Michał Magdziarz i w tej grze właściwie odpowiadam za, no prawie za wiele rzeczy. Zarówno programowałem, jak i wymyślałem częściowo tą grę. Parę grafik też stworzyłem do tej gry. To o co w grze chodzi? Gra jest bardzo prosta w swoich założeniach. Polega tylko i wyłącznie na zabijaniu zombie krasnali. Trzeba przeżyć jak najdłużej, zabijając jak najwięcej krasnali. Jest 5 różnych rodzajów krasnali. Każdy ma różne właściwości. Jeden wybucha, jeden się rozpada na 3 części po śmierci. Są latające. Są też boostery, które się na krótki czas dają określony bonus. Na przykład pozwalają zabijać swipem albo zamrażają przeciwników. Rozumiem. No, dobrze, okej. Okay. Rozgrywki, achievementy. Niedługo gra zostanie wydana na... Na jakie platformy, no? Na Androida,
a następnie planujemy na iOS-a i na Windows Phone. Powoli robimy ten projekt, już niedługo zamierzamy go wydać. Czyli niedługo to znaczy tak mniej więcej kwestia miesięcy? Kwestia, myślę, raczej dni. Dni, tak. Okay. Jest też strona na Facebooku, dzisiaj powstała o nazwie Zombie Wars Invaders. Gra będzie całkowicie darmowa, nie będzie żadnych mikropłatności. Będziemy ją jeszcze wspierać, dodając nowe sceny. W tej chwili jest tylko jedna scena, a później pojawią się kolejne. Już mamy plan, jakie sceny powinny się pojawić w grze. Gra nazywa się Zombie Wars Invaders i zapraszam do pobrania i zagrania. Dziękuję bardzo. Dziękuję.